Grzesiek demontuje pokrywę zaworu w Fordzie, którego silnik bierze olej i nierówno pracuje. Silnik z serii nie pamiętam, kiedy wymieniałem olej. Zobaczcie na ten nagar. Taki nagar jest przyczyną tego, że silnik nie pracuje tak, jak powinien i bierze olej. Często właśnie przez ten nagar ludzie robią remont i wydają grubą kasę, a warto spróbować sposobu, który może taki silnik uratować. Grzesiek, by zademonstrować, na czym polega problem, przygotował dwa tłoki w skrajnie różnym stanie. Tak właśnie powinny pracować pierścienie. Są luźne, sprężyste i zapewniają szczelność. A zobaczcie na pierścienie na tym tłoku. Pierwszy, tak zwany ciśnieniowy, jest w porządku, ale drugi i trzeci to pierścienie zgarniający i olejowy. I one stoją na betonowo właśnie przez nagar. A jeżeli stoją na betonowo, to silnik musi brać olej. Będę robił tak zwaną płukankę silnika. Dedykowanym preparatem, który ma wyczyścić kanały olejowe, ale też właśnie nagar spod pierścieni. Jestem ciekawy, czy zmieni się kompresja, dlatego sprawdzę przed płukanką ciśnienie w cylindrach, bo powinno po płukance być wyższe. Teoretycznie tak zwana płukanka dolana do oleju powinna dotrzeć wraz z nim do zapieczonych pierścieni i wymyć zalegający pod nimi nagar. Po kilkunastu minutach pierścienie powinny znów pracować właściwie, zgarniając olej i zapewniając właściwą kompresję w cylindrze. Grzesiek montuje manometr w pierwszym cylindrze. Do prawidłowego pomiaru musi być otwarta przepustnica, czyli pedał w podłogę i kręcimy. Dla tego typu silnika benzynowego ciśnienie powinno wahać się w granicach od 12 do 14 barów. Bardzo dobry wynik, ale zobaczymy, jak reszta cylindrów. Winowajca złej pracy silnika szybko się znalazł. To cylinder numer 2. Cztery bary. Ten cylinder bardzo odstaje od normy. I powiem wam szczerze, że wygląda mi to na podparty lub wypalony zawór. Dobra wiadomość jest taka, że ten preparat ma czyścić też kanały olejowe. Czyli jeżeli popychacz hydrauliczny jest podparty, to ma zatkany kanał. No i ten preparat powinien ten kanał oczyścić, a ciśnienie powinno wrócić. Minimalne ciśnienie do poprawnej pracy to 10 barów. Oby reszta cylindrów była w lepszym stanie. Reszta cylindrów jest w dobrej kondycji, trzymają między 12 a 14 barów. Butelka tego preparatu myjącego silnik kosztowała 65 zł. Dolewa się ją do silnika przed spuszczeniem starego oleju. Takich płukanek znajdziecie wiele rodzajów na rynku. Jeżeli chodzi o zastosowanie, zawsze stosujemy się do instrukcji. Zobaczcie, ona jest rzadka jak woda. Czyli nie będzie smarowała silnika i te płukanki wiąże jedna wspólna cecha. Nie wolno na takiej płukance jeździć. Silnik musi pracować na wolnych obrotach. Po wlaniu preparatu pozostawcie silnik na wolnych obrotach na kwadrans. Pamiętajcie, by nie robić tego w zamkniętym garażu, by nie zatruć się spalinami. Teraz ściągam dekiel i zobaczymy, czy wizualnie silnik się oczyścił. Nie ma już nagaru w tych miejscach, ale zwróćcie uwagę na to, że olej jest o wiele ciemniejszy, czyli nagar został rozpuszczony i zmieszał się z olejem. Teraz zakładam dekiel, wymieniam olej i zobaczymy, czy płukanka ma wpływ na zmianę ciśnienia w cylindrach. Czas zalać motor świeżym olejem. Później Grzesiek odpala silnik, ponownie na wolnych obrotach, by smarowanie spokojnie doszło do każdego zakamarka. Silnik popracował już chwilę na nowym oleju i teraz czas na pomiar ciśnienia. A najbardziej interesuje mnie ten najsłabszy cylinder. Pamiętacie? Ten, co miał 4 bary.
Włókanka najwidoczniej zadziałała. Ciśnienie jest wręcz wzorcowe. Ponad 14 barów. No i muszę się wam przyznać, że na to naprawdę nie byłem przygotowany, bo przygotowując ten felieton, chciałem wam pokazać, że ten preparat działa na zapieczone pierścienie, że na przykład ciśnienie podniesie mi się w tym przypadku z 4 na 6, wtedy bym wiedział, że ten preparat działa. To istnieje tylko jedna możliwość. Musiał być podparty zawór, zablokowany popychacz hydrauliczny. Preparat wyczyścił wszystko, łącznie z kanałem olejowym w popychaczu. Popychacz się odblokował, zawór się domyka i ciśnienie wróciło. Wniosek jest z tego jeden, że ten preparat naprawdę działa. Zamiast remontu za 2000 wystarczyła płukanka i nowy olej z filtrem, łącznie za 180 zł. Ponad 1800 zostało nam w kieszeni i to po pół godzinie pracy. Stopień trudności tej operacji to jedna gwiazdka.